Cześć wszystkim, znowu Połem 7, ściąg Baldur's Gate 3. Dobra, idziemy dalej. Jest jedne zwłoki, których raczej nie ograbimy. Chyba, że da się je zrzucić nieziemskim uderzeniem. Nieprawidłowy cel. Trudno. Albo, czekajcie, przecież mamy magiczną rąsię. Rąsiu. Możesz to zrzucić? Za ciężkie. Okej, chyba ograbić też go nie możesz. Co jeżeli pchnięcie użyjemy? 0%. Dobra. Nieważne. Dobra, idziemy dalej. Teren zabezpieczony. Moglibyśmy się jeszcze udać do więzienia. Momencik, mamy tam jeszcze parę... celów nieprzyjaznych nam. Pozbądźmy się ich. Powinno nam dać, może da nam wystarczająco dużo punktów doświadczenia, żeby awansować resztę drużyny. Dobra, na pewno chyba na dole powinno ich być trochę. Gedrick will not wait on our pleasure, nor jump on his sword without our aid. I go back to the battle. Find me when you are ready to fight. Okej. Skąd się tu ich aż tyle wzięło? Nekromita. Pasterz śmierci. Skąd ty się tu wziąłeś? Okej, mamy nawet wsparcie. Dobra. Znowu możemy sobie zaśpiewać. Ale zastanawiam się, czy może... wrzask nie byłby lepszy, biorąc pod uwagę, jak dużo ich się tutaj znajduje. Spróbujmy, nigdy nie korzystałem jeszcze z tego. Coś chcemy robić. Na razie po prostu go ciachaj. Dobra, jesteś uciszony. Myślę, że to się przyda. Dobra, im trochę czasu zajmie dojście tutaj. Ciekawe, co to oznacza. Domyślam się, że nic dobrego. Dobra. Ciebie chcemy po prostu, żebyś ich odpędziła. Tak dużo, jak tylko jesteś w stanie. Niepodatność na odpędzenie. Okej. Cała reszta bardzo ładnie się odpędziła i nawet obrażenia sporo otrzymali.
Dobra, podejść w zwarcie. Na razie nie widzę zbyt dużych problemów, to będę oszczędzał dalej zasoby. Dobra. Ci kolesie uciekają, bo się boją. Ładnie, ładnie. Wygląda na to, że oni przy każdej sposobności dostają to obrażenie od dźwięku, a nie tylko przy wejściu w zasięg tej pieśni. To całkiem spoko opcja. Okej. Domyślam się, że to pewnie jakieś ich sztuczki są. Dobra, czy jestem w stanie go dobić? Jestem. Dobra. Zajmij się tymi dwoma dalszymi. Tylko nie potrzebujemy odrzucenia, tylko zadajmy obrażenia. Pięknie. Możesz jeszcze tego dziabnąć. Dobra. Podejdźmy bliżej tutaj. Jeżeli oni do nas podejdą, to wejdą w zasięg wrzasku. Dobra, nie wiem co robią te okrywy. Inkubacja. Szkieletowa okrywa eksploduje w swojej następnej turze, zadając i wydając na świat nekromitę. Okej. Okay. Ci nekromici nie stanowią zbyt dużego zagrożenia, więc aż tak bardzo się nimi nie przejmują. Ech, cholera. Dobra, podejdź tutaj. Dokończ go. Schowaj się na razie za kolumną. Dobra, i czekamy aż oni podejdą. A, tutaj jeszcze jeden nie zauważyłem. Dobra. A, ten gość się... Powiedziałbym, że załatwił. Jak podejdą do nas, to po prostu... znowu ich... odpędzimy. Tych... fajnie byłoby trzasnąć. Dobra. Will. Dobra. Ciach, ciach. Dobra.
Ja podejdę tu jeszcze dalej. No i dobra. Przeszywające zimno. Piekielna reprymenda, czemu by nie? Podejdziesz wystarczająco daleko. Żeby spróbować strażnika wiary im tam rzucić, ale to nie za dużo da. On szybko zginie, myślę. Ale zobaczmy. Nie, nie mamy zasięgu, dobra. To w takim razie... Dobi tego nekromitę. Kolejnych dalej przyzywają. Dobra. Idź tak daleko jak możesz. Pula ognia. Czwartego poziomu, powiedzmy. Dobra. Ci mocno oberwali. I tamten jeden inkubator zginął. Oni atakują na dystans, to jest denerwujące. Szczęście, my też mamy ataki na dystans. Dobra, użyję sprintu. Zobaczę, jak blisko jestem w stanie do nich podejść. Dobra. Will, jesteś w stanie ich... Zastanawiam się. Chyba oni stanowią większe zagrożenie. Zobaczmy, ile obrażeń im zadasz. Dobra, jednego mniej. Dobra, ja sobie tutaj postoję. To była kula ognia? Tak, to była kula ognia. Biedny gość. Dobra. Możemy cię oślepić? 70%. Oślepmy cię, nie chcemy, żebyś rzucał nam dalej jakieś brzydkie czary. Dużo nie zrobiłaś, co? Dobra. Pozbądź się tego nekromity. Teraz znowu się na nich powyżywają nekromici. This is my time.
Jego zignoruję. Nie stanowi dużego zagrożenia. Ciach, ciach. Dobra. Odejdź. I go ciachnij. Dobra, ciachnij go po prostu. Ty możesz tutaj podejść i znowu odpędzić wszystkich. Wszystkich, dobra. Dobra. To nie był dobry ruch. Dobra. Do widzenia. Dobra. To wszystko, tak? Mają przedmioty, niestety. Brakuje mi już miejsca na przedmioty. Ale dobra. Cel osiągnięty, awansowaliśmy resztę drużyny o poziom. Dobra. Zróbmy to od razu. Mistyczne inwokacje. Możesz rzucić czar dłuższy skok. Promień zatrucia, barwna kula i cisza, raz na długi odpoczynek. Są mało przerażające. Mało przydatne z... czary. Fałszywe życie w dowolnym momencie, bez używania. Okej, mało przydatne. Uczysz się czaru jedność z cieniem. Rozpływasz się w mroku i zyskujesz niewidzialność, dopóki pozostajesz bez ruchu. Też mało przydatne. Bardzo mało przydatne rzeczy dalej nam tu zostały. Zamęt. Zamęt jest przydatny. 7 punktów życia tymczasowe to mało przydatne. Dobra, weźmy zamęt. I czary poziomu 5. Czy jest coś, co by ci pomagało w walce? Słup ognia. Dożek zimna, unieruchomienie potwora. Nauczmy go przeciw zaklęcia. Co prawda nie ma zbyt dużo miejsc na czary, żeby tym spamować, ale myślę, że czasami może się to przydać. Czary domeny oszustwa, dominacja nad osobą i pozory. Dobra, poza tym co masz? Zarazę. Rozproszenie dobra i zła. Słup ognia. O, to jest fajne. Większe przywrócenie, masowe leczenie ran. Plaga owadów. Sferalne więzienie. Fajne rzeczy. Weźmy tobą masowe leczenie ran. Dobra, cel osiągnięty. Jeszcze parę potek. I chyba bez większych...
Bez większych rzeczy udamy się na górę. Dobra. No ale chyba nie znaleźliśmy ojca Willa. Mi się zdaje. Czyli otwieraliśmy te ciężkie drzwi, to chyba jest wyjście na zewnątrz, tak? O ile dobrze pamiętam. Tak, wyjście do doków. Które obecnie są już puste. Dobra, zajmijmy się Katrickiem, tak jak sugerowała nam Jaheira. Co to się dzieje? Kto się bije? Kto się bije? Pielgrzymi. Serio? Bo nie powinno was tu być. Dobra, powiedzmy, że to nie moja sprawa. Dobra, Jaheira, namyśliliśmy się, możemy ruszać. I stand ready to reinforce, if you need it. Wobec tego możesz mnie uważać za część tej watahy. So I shall. Dobra. Zastanawiam się, czy może rzucić kamienną skórę. Zawczasu Gailem, ale zazwyczaj to średnio działa. Dobra. Chyba miał jakieś tutaj obstawę najpierw. A może nie? Nekromici. Radidża. Moment. Przydałoby się odnowić w takim razie. Dobra. Odnowić odpędzenie nieumarłych. Dobra. Radidża, kim jesteś? Jesteś magiem. Czy mogę cię oślepić? 60%. To pewnie będzie dobra opcja. Spróbujmy. Pięknie. To teraz się wycofaj. Dobra, Will. Czy chcemy w tobą wbiegać? Aż od razu jej zasadzić kopa. Możesz ją też odepchnąć. Zrób tak. Dobra, cokolwiek chciała zrobić, będzie musiała trochę przejść, jeżeli będzie chciała do nas dojść. Moja droga, to może ci się nie udać. Dobra. Dobra, możesz teraz trzymać w następnej turze dużo obrażeń od nekromitów. Ale to jest poświęcenie, na które jestem gotów. Chyba, że ich wszystkich przepędzimy. Dobra.
Czy możemy to zniszczyć? Może skupmy się na niej. To nie powinno teraz wybuchnąć. Aż 3 punkty życia, uszczelę cię z łuku. Okej, okay, nawet zniknęło. Kiedy ona nie była w stanie tego podtrzymać. Świetnie. No to dobra, no to jedziemy. Z koksem. Odparcie. Ram, Jaheira, podejdź trochę. Dobra. Elegancko. Jedno oślepienie kompletnie załatwiło tą walkę. Ciekawe. Czy drzwi będą otwarte? Tak, bo mieliśmy klucz. To dobrze. Tutaj mamy jeszcze jakieś drzwi. O! Cześć, Catfreak! What have you done? What have you done to me? Tylko odrobinę śmiertelności, coś o czym już chyba zdążyłeś za to zapomnieć. Zastraszanie, poddaj się, a może pozwolę ci żyć. Kłamstwo. Spróbujmy. You've come this far, you've stripped your enemy of his advantage. Why would you show mercy now? Nie jestem taki jak ty, Catfreak. Mnie interesuje tylko to, co słuszne. 30 aż, okej. Okay. Prawie. Spróbujmy to przerzucić. W sumie... Wszystkich troje bossów w Refwin, których zabiliśmy perswazją, to byli w jego z jego rodzinie. Wszyscy nazywali się Torm. Więc może jego też się da zabić perswazją. To byłoby epickie. Who decides what is right? The gods did not care for right and wrong when they dismantled my life piece by piece. And when I tried to buy it back, it cost me everything. Everything. We are copper pieces in their belts. Tokens to be traded for scraps. You have beaten me, true soul. But the gods beat me first. Jeszcze nie jest za późno. Twoja historia nie kończy się tutaj. Aelin. Rise, you dog. Retribution has come. And her sword is my sword. Zaczekaj, Catfreak się poddał. Catherick Thorne would sooner die than lay down his rank cause. Isn't that right, General? I was a fool to hesitate. Power like mine cannot be hidden, cannot be cowed. But power like mine has a price. A price I am destined to pay. You have one last chance to bow. Once it's gone, I'll have no choice but to destroy you both. Do you hear?
Bow! Haha! Dzięki waifu, po raz kolejny nas ocaliła. You will bow before me. And if you will not bow, you will break. He will crumble at the power of your touch. Give him all you have. The gods fight at our side. Okej. Myślałem, że będzie się go dało zabić. Dobra, Kefrik. Zaćmienie serca. Co to dokładnie oznacza? Przypomnij Kefrikowi jego przeszłość, osłabiając jego determinację. Dobra. Podejdź tak blisko jak możesz. Okej, trochę nadal za daleko. Pani dusz? Też jesteś magiem. Where do I go from here? Got to focus. Dobra, trochę źle się ustawiliśmy. Przynajmniej myślałem, że uda nam się obie strony złapać, gdybyśmy ustalili się na jedną stronę, to przynajmniej z jednej strony moglibyśmy ich wyeliminować teraz. What must be done? Nie sporo na teraz nas ponaparzają przez to. Never a dull moment. Może ich zamęcimy? Dobra, najpierw pozbądźmy się może jej tak wcześnie jak poprzedniego. Ślepota. Dobra. Duchowa broń. O kurczę, zabrakło nam czarów drugiego poziomu. Macie małą mądrość. Spróbujemy was zamęcić. Zobaczymy. 3 na 4, całkiem nieźle. Dobra, ciebie chyba przemienimy w dziką postać, tak jak wcześniej w panterę. Dobra, podskocz do niego. Dobra. Zaklnijmy jej inteligencją. I rachu ciachu. Dobra. Podejdź trochę tutaj. Nie wiem co, na co. Kefrika, on też będzie inkubował się. Zabójcze rozkazy? Okej. Dotknięta istota otrzymała rozkaz zaatakowania wskazanego przeciwnika. Większe prawdopodobieństwo zaatakuje tego przeciwnika, otrzymuje również ułatwienie do testów ataków przeciwko niemu. Dobra. Co powiecie na ognistą kulę?
Okej, jeden odparł. Ale myślę, że ograniczenie ich ilości powinno być dla nas dobre w dłuższej perspektywie niż na razie. Nie reaguj. Nie reaguj. Ładne obrażenia. Wow! Zmiażdżyła go. Okej, okay, oni mimo, że są zamęceni, nadal atakują serce. Więc ten zamęt kompletnie nic nam nie dał. Dobra. Przywołajmy strażnika wiary. Idź tutaj. Możesz sobie dać jeszcze małe leczonko. Dobra, Kefrik mocno oberwał. Dobra, zabijesz go? Nie. Czy Jaheira, nieprzydatna jesteś. Może użyjmy ponownie tego wrzasku. Ostatnio całkiem nieźle on zadziałał. Dobra, możesz ponownie go przeklnąć. Chcemy go przeklnąć na siłę. Okej, okay. O, zapomniałem, że on miał, a dobra. Dobra, to może dokończ ją. Okej. Okay. Póki co, drobne leczonko na posępną. I nic więcej nie potrzebujemy. Skoczę tutaj, żeby być w zasięgu strażnika wiary, gdybym nie chciał na wszelki wypadek zaatakować. Przerażenie. Dobra, zobaczmy ten nowy żywiołak. Co on nam pokaże. Żywiołaka ognia, ponieważ czemu nie. Momencik, czy ty masz jakieś odporności? Nie. Dobra, to zobaczmy żywiołaka ognia. Dobra. Nawet nie wiem, co się stało. My lord beckons me. You must return to your prison, and my daughter must be reclaimed. Your daughter? Isabel. To jest twoja córka? O nie. O nie. That tentacle was colossal. How can such a thing be possible?
To moment, mamy tylko pozbyć się jeszcze tych. Dobra. Pozbądźmy się ich tak szybko jak możemy. Chciałem zaatakować żywioła. O kurde, no. On zasłaniał. Nieruchomienie, przerażenie, okej. Ej, Jaheira już się nas nie słucha. Dobra. Pozbądźmy się ich szybko. No choice but to keep going. Let's finish this. Jakbyś się mogła schować, to byłoby póki co dla ciebie dobrą opcją. Jeszcze tylko ten. No i dobra. Zdecydowanie. Jestem przerażony. Jak można anulować przerażenie? Wydaje mi się, że coś tu nie działa. Dobra, ty daj sobie jakieś lepsze leczonko na wszelki wypadek. Kurczę, zasłaniasz. Już drugi raz zmarnowałem przez ciebie akcję. Przeciwurok. Ale to już chyba raczej nam nic nie zrobi. Dobra, pytanie. Gdzie się Kefrick podział? This way.
Nie wiadomo. Dobra, niestety nie mamy już więcej czasu w tym odcinku. O, tam jest. Dobra, tak czy siak nie mamy już czasu w tym odcinku, więc następnym zobaczymy, co tu się właściwie wydarzyło i co możemy z tym zrobić. Dobra, póki co dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.